Witam w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka. Mamy ostatni weekend stycznia. Jedziemy na ryby, może nie tyle na ryby, co na obóz przygotowawczy do nowego sezonu. W składzie następującym. Tomasz. Cześć. Nasz frontman Siema. Przemas. Pajduś. Pajda, daj głos. Oraz moja skromna osoba. Zaczynamy. Ale, co się to dzieje? Jesteśmy na słynnej drodze kaszubskiej. Tyle tylko, że pomyliliśmy zjazdy. I od razu 5 minut krótszej trasa się zrobiła. 30 minut na 25. Jesteśmy na miejscu. Nie brałem, żeby optymalizować sprzęt, po co mówię dwie. Jak widać, jesteśmy na jeziorze Miłoszewskim. O, tam co, kaczka zdechła, pływa? Mamy do dyspozycji stanowisko 40 i 41. Na Miłoszewie wiadomo, jakie jest obłożenie, ciężko się tutaj wbić. Ale jak się jedzie na ryby w styczniu, ma się do wyboru wszystkie dostępne stanowiska. W okresie zimowym na Miłoszewie jest 50% zniżka za łowienie. Tym samym w trójkę zaoszczędziliśmy parę stówek, które ulokowaliśmy w budę, żeby mieszkać w luksusowym, a resztę pieniążków przelaliśmy na wysokoprocentową lokatę. Skoro przewinął się temat alkoholu, to chciałbym zaprosić Was na nową grupę na Facebooku Alkofishing, czyli prawie kulturalne picie na rybach. Zapraszam. Jak już wspomniał Mrozek, wynajęliśmy sobie też kemping. Kemping też, jak już on o tym powiedział, jest z 50% zniżką. Także wydaliśmy raptem 7 dyszek za dobę. Na trzech to są naprawdę niewielkie pieniądze. Takie komfortowe warunki mamy, jeżeli chodzi o spanie. Ja będę spał tutaj. Mamy też taki salonik. Do budy jest podłączony akumulator. Nie wiem, czy to będzie widać jeszcze światełko. No, generalnie jeszcze jest tu światło i na zewnątrz. No i największy rarytas. Ogrzewanie gazowe. Wedle tego, co mówi opiekun łowiska, bezpieczne. Z tyłu jest podłączona butla, już nie będę tego może pokazywał. My tu będziemy mieli przez cały ten nasz pobyt cieplutko. A wy jednocześnie dwa zestawy wywozicie? Jak ten apel siedzicie, wkręciło. A skąd taki pomysł? Nie bo miałeś. Zobacz, trzy razy, każdy trzy razy z brosem. Thank you.
Patrz, kuźwa. No idź, Trzymaj. Na chuj stoisz. Jedziesz. Nie jestem na pusto. Nie widać go w ogóle. Pan Lesz. No tam 2 kilo chyba nie ma, nie? Ale... Teraz ja jestem kierownikiem podbieraka. No, proszę. Ale piękne podebranie. Ale pięknie, pięknie. Tak. Nie jest. Idę po slinga, czekaj. I kołyskę. Fajca, i orzeszek, proszę. I w dolną wargę zapięte, czyli jest okej, okay, nie? No bo czekaj jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę poczekaj. Ja ciebie na ten. Nie wezmę cię na. Patelnię. O, Tomek, nagrywasz? Oczywiście. Uwaga. Zaprezentuj. Uwalniamy. Cyk, jest lechor. Śmigaj, panie. Drugie branie Tomka. Już idzie w zatokę. Tak. Już idzie w zatokę. Pierwsze skończyło się spinką. Idę po czapkę, bo tutaj tak chłodno. Wczoraj 18. A teraz która koło 17 jest, nie? 15.30. A, no to... 15.30. Polega na tym, że 2 godziny temu liska powiesiłem na rozpodzie. Jak na zimowego karpia to jest szatan. I zobacz, tylko włosek zrobiłem do kolanka, nie? Kulki, które leżały dwa dni, nie zmieniam kulek. Tak? Tylko podciągnąłem, żeby włos był troszkę dłuższy. Jedzie. To jest pewne, że ma powyżej 3 kilo. Takie 7200, mocne. No jest mocne. Mocne 7200. To ten leszcz, co wpierdolił tego karpia. No, a ty jaki masz, Tomek, PB? Nie pamiętam. 15? Nie, skążno. Tarnołuski. 11 coś. Nie. 13? 13. No to wiesz, że jak będzie większy, to i tak masz polewanie, nie? Nie. Co? Nie. Mrozek? Ale spokojnie, żeby było na ciepło, to cię obsikamy. Mniej żyłkę. Ładny. Nie szalejmy. Jeszcze nie idzie, już odciągniesz go. Nie, to myślę, że to będzie 2 z przodu. To jest duża ryba. Nie. Patrz. No mis. Jedna kierowniku. Dwójkę? Bo jest to iść. Ja wezmę kija. Jaki piękny ogon. Jeszcze nie rozłożono. Ona nie była wytarowana, nie tak, była? Tak, była. Zawsze jest. Uuuu, 23400. Jaka ryba ładna. Rewelka, 23400. O 10 kilo. No to żeś zaczął sezon. Wyżej, panie. Uśmiech. Tutaj, tu. Patrz ten. Podstaw go tak bardziej, żeby on był bardziej pionowy. Nie, grzbiet do góry. Zawsze musisz go tak obrócić. Nie mogę. Musisz palec wstawić tutaj, aż z palcami dojedź. I
wyżej, i wyżej, i przed siebie. Piękna ryba. Dobra, poszli. Szapeczkę sobie zdejmij. Szapeczkę po prostu. Jak do chrztu? Tak, ale szapeczki, no. Ja ciebie chrzczę. Pasuje cię na karpiarza roku 2023. Cudownie. Symbolicznie, no woda nie sprzyja temu, żeby to obecnie się. Tomek chciał się kąpać, aleśmy go powstrzymali, nie? I złota zasada, nie tylko nasza, ale głównie karpiarzy. Nie zawsze łowimy, zawsze wypuszczamy. Do maty, do maty. A wątek musi być, nie ważne na łożowej. Można się zapiąć. Pójdź z której strony. Nacinowi to już raczej nie weźmie. Czemu nie? Ten sam już raczej nie. No nie. No mógłbyś go w kierunku mojej tej, moich wętek wypuścić. Majestatycznie, co? Ale zobacz, jaka to jest rakieta, nie? Jaki szeroki. Bo długi nie był. Co ty gadasz, taki przecież się zobacz. No, taki. Panowie, żeby ten sezon nie był gorszy jak ta pierwsza nasza zasiadka. La, 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 la.